Tak, zainteresowanie jest fajne, ludzie dopisują. Jesteśmy hurtownią ogrodniczą z Kalisza. Też przy hurtowni mamy swoje centrum ogrodnicze. Przywieźliśmy ze sobą troszeczkę materiału szkółkarskiego, tak żeby mieć cokolwiek ze sobą. Trochę rodzaj podłoży marki Kronen. Mamy ze sobą również bardzo dobre nasiona firmy Torsit. Opryskiwacze Kwazara z drugiej strony. Trochę nawozów firmy Florowit i Ogród Start. Narzędzia firm Ramp Kart i Tuchmet. Także no tak, wszystkiego nie mogliśmy wziąć ze sobą, ale coś takiego, taką próbkę naszego asortymentu z hurtowni mamy ze sobą po prostu. Nazywamy się Limba, usługi ogrodnicze Limba Adrian Watkowski. Powstaliśmy w 2013 roku. W ogrodnictwie pracuję ogólnie całe życie. Zajmujemy się wszystkim, co związane w ogrodzie, jako realizacja. Od projektu po samą realizację. Wszystkie paleniska, głębniki, tarasy, jakieś obrzeża, kostki, trawniki, nawodnienia, siatki, nakreta, mała architektura. No generalnie wszystko. Co trzeba zrobić, żeby waszym klientem zostać? Po prostu zadzwonić do mnie i się umówić na spotkanie. Przyjechałem z Acer Szkółka Drzew i Krzewów, to są osiny kołokępna, a z asortymentu mamy takie głównie kwitnące, tak jak widać. Wszystko tu mamy wieloletnie z kwitnących, a największe zainteresowanie dzisiaj zauważyłem są klony palmowe, ze względu na swoje pięknie ubarwione liście. No i standardowe kwitnące typu na przykład floksy bądź tutaj na przykład mamy też piękne magnolie. Jak pana zdaniem z zainteresowaniem ze strony właśnie odwiedzających? Zainteresowanie jest dość duże. W zeszłym roku było mniejsze ze względu właśnie na to, że nie były tak rozreklamowane te targi, ale w tym roku widzę, że jest dużo ludzi. Dzień dobry, nazywam się Rafał Rogoziński. Jesteśmy z obiektu Grodzic Wielkopolski i prezentujemy maszyny firmy John Deere do utrzymania terenów zielonych. Taka maszyna potrafi, proszę powiedzieć? Ta maszyna potrafi od momentu koszenia, jest też przeznaczona do... Można podłączyć pług, można podłączyć zamiatarkę, z tyłu można podczepić przyczepkę transportową, rozsiewacz. Także ma wiele zakres zastosowań.